Zapewne wielu z was powie: no, chciałbym wrócić do szkoły. A moja reakcja jest prosta. Czy was kurwa pojebało? Wstajesz rano, skoro świt, zapierdalasz, czy deszcz, czy śnieg, czy mróz, czy ślizgawica, czy zalane ulice, czy żar lejący się z nieba do pierdolonego więzienia intelektualnego. Nieraz na zerówki, czyli godzina 7:10. Ledwo żyjesz, nieraz nie było czasu na śniadanie, o herbacie nawet nie wspomnę. Jak szkoła jest daleko, to tłuczesz się jebanymi autobusami do niej godziny lub półtorej, wśród pierdolonych moherów, które niby takie stare, niby niedołężne, ale nakurwiają jak Ruscy na Berlin, jeśli chodzi o wchodzenie, wychodzenie z busa lub lecenie na puste krzesło. Dodatkowo oczywiście te same parszywe ryje sapią: horror, skąd tu tyle gównożerni, nie ma jak toreb podłożyć, wszędzie te plecaki. Mimo że codziennie z uśmiechem numer 5 ustępujesz miejsca. Well, no shit, Sherlock. Na linii przejeżdżającej koło trzech szkół są uczniowie. No kurwa, naprawdę, skąd się wzięli tam, to nie wiem. Wleczesz się do szkoły, dostajesz opierdol odwoźnej, bo przyszedłeś w mokrych butach, a ona sprzątała już raz i nie zamierza przez najbliższe 5 godzin, mimo iż jej płacą, aby robiła to za każdym jebanym razem, jak będzie brudno, jak jej wspomnisz o tym. Hurdur na cały świat i wypad do dyrektorki, gdzie grube babsko z obdrapanym lakierem na paluchach zacznie pierdolić o szacunku do innych, jednocześnie układając pasjansa na ekranie kompa, który był jednym z pierwszych ze stajni Optimusa. No, a z takimi ocenami to ty najwyżej też gdzieś podłogi będziesz sprzątać. Kończy wywód. No po chuju szacunek. Zostawiasz w szatni kurtkę, wcześniej ograbiając ją ze wszystkich możliwych rzeczy, bo przecież kartka, rzeczy zostawiane na własną odpowiedzialność, zwalnia szkołę z jakiejkolwiek akcji względem tego, że zajebano ci bilet miesięczny, dychę i czapkę, a nieraz innym telefony i iPody. Nie chcesz? Pozdro, kurwa, 600. Jebany nauczyciel, kurwa, śmieć, zacznie piłować ryło w klasie, że kurtkę do szatni albo jedynkę ci dam, a odpowiedzialności nie weźmie. Idziesz wreszcie do swojej grupy, zamieniasz parę słów z równie zaspanymi, każda klasa dzieli się tak samo. Samo grupka normików, grupka animu, grupka tak zwanych złotych dzieci, grupka szlachty, bogatej bananowej młodzieży, nie wiem jak dziś się na to mówi, no i grupka spierdolin. Wszystkie nienawidzą szlachty, a pomiędzy nimi panuje chłodna neutralność. Zgrana klasa? Tak jak na polskiej scenie politycznej. Jak sytuacja jest naprawdę chujowa lub naprawdę potrzebna do wspólnego profitu. Myślisz nad tym, siadając do ławki. Meanwhile, do klasy wbija popierdalający sobie 15 minut samochodzikiem z klimą i ogrzewaniem, z kawusią cieplutką, zimniutkim soczkiem i dziennikiem w łapie nauczyciel i niszczy ci dzień, tłukąc do głowy niepotrzebne nikomu pierdy, wyżywając się ze swoim jebanym kompleksem niszczości na uczniach, ponieważ jego, jej kolega, koleżanka złapał Panę Bogę za nogi i robi w zawodzie, a jemu zostało siedzenie na dupie i uczenie dzieciaków, przez co jest obrażony na całe życie mimo jebanych dodatków do pensji i statusu urzędnika. I te pierdolone teksty, które nie zmieniają się latami. Nie umiesz? Spokojnie, Kowalski, ktoś zamiatać ulicę musi. Co się tak śmiejesz? Powiedz klasie, pośmiejemy się razem. Wyciągamy karteczki, będzie karna kartkóweczka. Zrobię wam wejściówki, bo są na studiach. Największe kurwa kłamstwo, jakie słyszałem. I uwaga, creme de la creme, Hurdur, ty jesteś zdolny, ale leniwy. Kurwa mać. Zdolny, ale leniwy. Powiedziane i do totalnego jełopa, który naprawdę jest jełopem, sebiksem, który po liceum pójdzie kraść węgiel z ojcem na linię PKP Cargo, i do pierdolonego złotego dziecka, które wkuwa jebane encyklopedie na pamięć, ale nie było budzone na tyle, aby napisać poprawnie o jebanej 7 rano wejściówkę, i do gościa, który naprawdę wie, że to wszystko to chuj nieprzydatne gówno, które marnuje mu miejsce na partycji mózg dysk C system 32, i do prawdziwego lenia, który ma wyjebane i tak na co mówisz, stara prókwo. Mało tego, jeszcze te wszystkie jebane szkolne dramy, gdzie masz problemy egzystencjalne, ale jedyne co ci może zrobić pedagog, to test na osobowość XD i wziąć cię do katechetki, która będzie powtarzać ci, że Panie Boga cię kocha. XD, gdzie jedna lubi drugą, ale nienawidzi trzeciej, ale wszystkie gadają z tobą i próbują cię wplątać w to tornado shitstormu, gdzie Sebik zdręczy nowego ucznia, gdzie ziomek niby za DHD ma cacycki lożką i nauczyciele mają wyjebongo, bo papiery, a gdy wreszcie inba się
rozkręca, to pokazuje jedynie, że uczniowie są mądrzejsi od ludzi ustawą postawionych od nich wyżej i rodziców oraz wszelkie inne. Człowiek zapierdala 8 godzin dziennie za darmo, plus jeszcze czas na wyjazd i powrót, przyjeżdża do domu, żre obiad o kolację i resztę dnia spędza na pokurwionym wkuwaniu totalnie niepotrzebnego gówna, plus pierdylionie zadan od nauczycieli z kompleksem niedocenionych naukowców. To wprawdzie nie jest na maturę, ale całki są fajne, zobaczycie. No, to będzie na następnej kartkówce. Powiedziane do jebanego humana. Praca domowa plus nauka 4 godziny jak nic. Łącznie 12 godzin dziennie, a życie prywatne w chuju. Masz, ucz się, bo wiedza to do potęgi klucz. Jak jesteś młody, to jesteś zbyt wielkim dzieciakiem, by to zrozumieć. Jak jesteś starszy, to nie masz czasu, by to zrozumieć. Dopiero po maturach w kwietniu dochodzi do ciebie. Wychujali cię, nie ma to znaczenia, jak dobre oceny będziesz miał. Jesteś nikim przed szkołą, po stole jesteś starszym nikim. Po studiach masz szansę być kimś, ale 90% ludzi nadal jest nikim. A to lotek spierdolenia trwa i wiele osób wygrywa. Szkoła nie nauczyła mnie nic pożytecznego. Zmarnowała jedynie mój cenny czas i wrzuciła na mą drogę życia albo totalnych dzieciuchów. Albo totalne kanalie, albo inne pokurwione osoby. Zniechęciła do lektur, które bez wkuwania rozdział po rozdziale, w co był ubrany bohater, albo jakie cechy miała postać występująca trzecioplanowo w jednym rozdziale, okazały się zajebiste, no chyba że mówimy o wyjebanym Werterze czy Nadniemnym. Zraziła do wiedzy, która jest ciekawa, i wyżarła czas na hobby, do którego tuż po niej wróciłem, witając jak starego przyjaciela. Szkoła to najgorszy okres życia człowieka, a każdy, kto twierdzi inaczej, ma chyba tendencję do bycia masochistą. Nie zapraszam do dyskusji, jeśli twierdzisz inaczej. Najlepiej wyjdź z grupki i usuń kontakt.